Archiwum Pełne Pamięci to projekt realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. To dzięki tej inicjatywie pozyskaliśmy unikatowe zbiory The Polish Falcons of America, organizacji założonej 135 lat temu przez polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Organizacji, która ma wybitne zasługi dla odrodzenia Polski. We knew we had so many documents and records and artifacts, everything. Just wiedzieliśmy, że mamy tak wiele dokumentów, nagrań, artefaktów, pudła, wiele pudeł, ale wiedzieliśmy, że nie mamy ich gdzie bezpiecznie przechowywać, a te rzeczy powinny być zachowane na zawsze, przechowywane odpowiednio. Znalezienie instytucji w Stanach wydawało nam się niemożliwe. Oczywiście są tu archiwa i muzea, ale my jesteśmy Związkiem Sokolstwa Polskiego i bylibyśmy tylko małą częścią kolekcji danej instytucji. Kiedy dowiedziałem się o IPN, wiedziałem, że to jest idealne miejsce. Po pierwsze dlatego, że potrafią profesjonalnie przechowywać takie pamiątki. Po drugie, wiedziałem, że będą o to dbali, bo to część polskiej historii. Wiedziałem, że będziemy ważną częścią ich kolekcji. I to jest najlepsza droga, by zachować historię naszej organizacji na zawsze. Związki Sokolstwa Polskiego w Ameryce z Polakami pozostającymi na terenach Rzeczpospolitej odbywały się na różnych płaszczyznach. Działo się tak nawet w wieku XX, wieku wojen, zniszczenia i barbarzyństwa. Wówczas rodacy w kraju mogli liczyć na pomoc rzeczową, finansową, a nawet militarną zza oceanu. Dziś państwo polskie za sprawą Instytutu Pamięci Narodowej w sposób symboliczny chce podziękować Sokolstwu Polskiemu w Ameryce, opiekując się tym pięknym dziedzictwem, które pozostawili po sobie, ale także przygotowując wystawę, która da możliwość poznania tego aktu solidarności, czynu solidarności kolejnym pokoleniom. Decyzja o tym, żeby zbiory Sokolstwa Polskiego w Ameryce pokazać Polakom, którzy często w ogóle nic nie wiedzą o historii tej organizacji, była oczywista i dlatego zdecydowaliśmy się przygotować wystawę czasową. Na oglądających czekają najciekawsze oryginalne artefakty, a wśród nich m.in. mundury, sztandary, medale, dokumenty, fotografie oraz muzealia. Archiwum Sokoła Polskiego w Ameryce to zbiór absolutnie wyjątkowy.